Broniłeś trochę tutaj sędziego, inne zdanie mają na pewno kibice z Leszna, a my zobaczmy, nacieszmy się żużlem, nacieszmy się wspaniałym ściganiem w biegu numer 7. Robert, chciałbyś takim biegu jechać? Na pewno byś chciał. Znam cię, ty jesteś walczak na torze. To co, piękną rzecz zrobił Damian Baliński, który widział, że przegrał start i ściął do krawężnika. Damian czekał na Nikiego, jechał środkiem toru. Tutaj Niki troszeczkę po zewnętrznej był za wolny, więc Kasper Gomulski wyprzedził Nikiego. Tutaj co Kasper mówił, że... No właśnie, o to miał pretensje, ale... Miejsce było, no Niki zobaczył lukę, która jest, zobaczył 5 cm, więc można tam wjechać, więc wjechał. Przyciął do krawędzika troszeczkę Kaspera Gomulskiego, żeby go wyhamować. Wiadomo, że z perspektywy naszej lepiej to się wygląda w telewizji, to wolniej wygląda, jak siedzi za kierownicą troszeczkę, to jest wolniej i bardziej niebezpiecznie, ale no tak się jeździ, jeżeli Niki by w tym momencie nie zaatakował tak, na pewno nie było 5, tylko 4-2, a później automatycznie jechali parą. Jeszcze Kacper gonił. Gonił, ale to już była, no wiadomo, no, próbował, ale nie udawało się, byli po prostu za szybcy zawodnicy. To troszeczkę się pogubili w tych parach i dlatego tak wyszło, że troszeczkę się pozbierali. Piękne ściganie.